Moje dzisiejsze śniadanie to prawdziwy hit sezonu, czyli komasanka z jabłkami, bakaliami i różnymi, no jeszcze tu są pestki dyni, pestki słonecznika. Jeśli chodzi o dodatki, to po prostu dodaję to, co mam w domu. Jest pyszna, rozgrzewająca i przepis na nią był na blogu, więc link znajdziecie w opisie. Chciałam Wam powiedzieć, co będzie w dzisiejszym filmie. Po pierwsze, będę testować pasztet. Jeden z pasztetów zjadło nomi, zobaczymy jak wyjdzie. Sama jestem bardzo ciekawa i będziecie mogli od razu zobaczyć efekt, bo planuję go dzisiaj upiec. Skończyłam też mój wieniec, z wieńcem będzie osobny film na kanale, bo stwierdziłam, że skoro nagrałam tak dużo materiałów, to zrobię taki tutorial. Teraz kiedy publikuję tego vloga, to ten wieniec chyba już jest opublikowany, więc na pewno wyjedzie tutaj gdzieś podlinkowany. Kupiłam sobie kolorowanki. To są kolorowanki z Tigera, kosztowały 6 zł, bo teraz ogólnie jest szał na te kolorowanki. Kolorowanki dla dorosłych, ale z tego co wiem, to w Empiku czy w Matrasie one kosztują trochę więcej, tak chyba od 20 zł, kilkunastu złotych wzwyż. Natomiast ja na próbę kupiłam sobie takie najprostsze z Tigera. Naprawdę bardzo fajna rzecz, tylko właśnie zastanawiam się, czy ja nie marnuję czasu robiąc to, czy może... Nie wiem, mam trochę takie poczucie teraz, że mogłabym robić coś bardziej produktywnego, ale z drugiej strony podoba mi się to. Myślę, że jest to w jakiś tam sposób też relaksujące i wkręciłam się. To jest moja pierwsza kolorowanka, właściwie to druga, bo zaczęłam malować tutaj jedną, ale gdzieś tu mi się coś zatłuściło, nie wiem czym, nie mam pojęcia co się stało i wyrwałam ją, zdenerwowana, że coś zepsuło mój efekt. Kupiłam sobie też kredki, też w Tigerze, też chyba 6 zł kosztowały. Także tutaj mam teraz taki mały bałagan i się bawię jak mała dziewczynka. A teraz czas zmontować film z wieńcem. Uwielbiam montować filmy, więc mam z tego świetną zabawę. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Biorę się za mój pierwszy przedświąteczny eksperyment kulinarny, a będzie to pasztet z soczewicy z żurawiną, oczywiście z jadłonomi. Nie będę tego nagrywać, dlatego że muszę równolegle przygotować obiad, na który zaprosiłam mamę i będę robić bataty pieczone z cukinią faszerowaną granulatem sojowym. Taki sos a la bolognese, tylko będzie oczywiście wegetariański. Ciekawa jestem, czy moja mama się zorientuje, z czego to jest. Raczej nie. Jest mój pasztet, jest naprawdę piękny, wygląda idealnie. On musi teraz stać przez całą noc, żeby się tam zawiązać, ale już i tak jest twardy. Będzie jutro pyszne śniadanko. A tutaj jest moja kolacja, czyli resztki z tego pasztetu i z obiadu tak naprawdę, bo z pasztetu została mi kasza jaglana i soczewica, a z obiadu został mi ten sos taki boloński, jakby pomidorowy z tym granulatem sojowym, więc wymieszałam to wszystko razem i zaraz sobie to zjem. Taki oto grudniowy wieczór. Świąteczny klimat. Piesek. Piesek poluje na szyszki, które są tam pod stolikiem. Kocyk. I praca. Już zaraz wyciągniesz stamtąd jakąś szyszkę, tak? Co tam masz? Głupek. Dostałam nowe świąteczne wydanie magazynu Cookbook i uśmiałam się strasznie, bo Wojtek przeglądając go zauważył, że ja w nim jestem. To znaczy, zaraz Wam pokażę, co według niego znaczy, że ja w nim jestem. Tutaj jest taka relacja z warsztatów Nesti, na których byłam. I tutaj dosłownie widać mnie troszeczkę, można po koszuli poznać. O, to jestem ja. Wojtek się ucieszył, że jestem w gazecie. Oto jest i mój pasztet. Nie wygląda zbyt dobrze, rozlatuje mi się przy krojeniu i chyba trochę za słabo mi się związał. Nie wiem, może jakieś proporcje trochę zaburzyłam albo nie wiem co się stało. W każdym razie i tak jest pyszny. Ja ogólnie bardzo lubię wegetariańskie pasztety, więc niewiele mi potrzeba do szczęścia pod tym względem. Chętnie bym zjadła go z jakimś chrzanem i bardzo żałuję, że niestety nie mam chrzanu. Jest sobota, godzina 15, jak widać chyba w tle, na zegarku. Ja mam dzisiaj taką sobotę częściowo pracującą, bo przyjęłam jedno zlecenie z zakresu copywritingu, co jest nie do końca moją działką, więc idzie mi jak po grudzie i potrzebuję przerwy. Teraz właśnie rozmawiałam przez telefon i Luna mi tu przyszła i położyła mi się
Położyłam się na kolanach i stwierdziłam, że sobie razem z nią tutaj chwilę odpocznę i czekam na Wojtka i jedziemy zaraz na jarmark świąteczny, który jest koło Stadionu Narodowego. Mam nadzieję, że mój aparat pozwoli mi coś nagrać i będę Wam mogła co nieco pokazać. Próbuję moich pierwszych w życiu kasztanów. Smakują podobnie jak ziemniaki. Nie? Miód, imbir, cytryna i pomarańcz. Co to jest pomarańcz? Taki kolor, nie? Pokaż, jak wygląda twój widelec. Nie widać. Jeszcze raz. Jarmark świąteczny uważam za zaliczony. Polecam Wam grzane wino śliwkowe, jest naprawdę bardzo smaczne. Próbowałam też kasztanów jadalnych, jadłam je pierwszy raz w życiu i nie powaliły mnie smakiem. To znaczy przypominają mi jakiś już znany smak, a nie jest to nic super oryginalnego. Tak naprawdę nie mogę sobie do końca przypomnieć, co mi przypominają. Jeśli jedliście kasztany, to powiedzcie, czy Wam kojarzą się z jakimś smakiem, jestem bardzo ciekawa. Jeszcze chciałam powiedzieć kilka słów. Ogólnie jeśli chodzi o jarmark, to naprawdę jest bardzo sympatyczny, fajny klimat, świąteczna muzyka. Warto odwiedzić to miejsce. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć dwa słowa o listach do M2, bo byłam ostatnio z mamą i nie wiem, czy przez ostatnie lata zmienił mi się gust, czy po prostu pierwsza część była lepsza. Ta ani mnie nie wzruszyła, chociaż tego się spodziewałam, że mnie może wzruszyć, bo wiele osób mówiło, że bardzo wzrusza. Mnie jakoś nie poruszyła. I ogólnie wydała mi się taka totalnie bajeczkowata, bardzo oderwana od rzeczywistości, dialogi, wszystko bardzo oderwane od rzeczywistości. Nie wiem, być może pierwsza część też taka była, a wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Więc warto obejrzeć, bo jest tam fajny świąteczny klimat, chociaż też trzeba podkreślić, że nie jest tak w Warszawie, że na każdym drzewie i krzaku i żywopłocie wiszą lampki i jest to miasto aż tak oświetlone jak w tym filmie, to jednak naprawdę, no mówię, taka bajeczka. Można obejrzeć przed świętami, ale nie jest to jakiś super film, także to są moje odczucia. Do zobaczenia w następnym vlogu, bo na ten to już chyba będzie wszystko. Pa, pa.